A my powracamy po tym pozytywnym akcencie do czwartej kwarty. 21-7 do Wazowskiego Przydynia. Oraz po otrzymaniu zbudzenia rozpoczynamy do sprawy głównego. Po treści pani przyłożenia się z obą Pawlika. Teraz wypracowana przez Kraszacza Czeskiego. Udało się powrócić z piłką na 50 yard i od tego miejsca rozpoczną ofensywę w czwartej kwarcie. Lowlander z Białystok, pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Już 5 jardów. Druga próba. Na pewno czas, który teraz ucieka, nie gra na korzyść drużyny gości. Muszą się pospieszyć, jeżeli chcą powrócić do spotkania. Wyrównać to spotkanie, a co najważniejsze, taki sprowadzę się jeszcze sytuacji, bo widzicie. A jak na razie odmawiam z Pawła Nikim, działa Pani Kalis, jeszcze raz problem z opanowaniem piłki. Ma już ją w rękach, pozbywa się piłki na prawą stronę. Podanie jest niekompletne, także od razu jak szybko weszli na boisko Lowlander, tak szybko już mamy czwartą próbę. Że jeszcze raz przed szansą na zdobycie zestawu 4 górze będą sami Lowlander z Białystok i zbliżycie zadanie przed potencją spółdzielnia. Nie spieszy się ze wstąpieniem piłki, ale już ją w rękach wyciąga i Kalis. Podanie na prawą stronę do Alena. Chłopaki z opanowaniem piłki kończą serię ofensywną. Lowlander z Białystok. Na boisku pojawia się ofensywa z Kołzbydia. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. A 40 yardów do przejścia. Jeżeli nie ma jeden z Białystok na siłą, powrocie do tego meczu, to na pewno teraz potrzebują efektywnych
Cybernetycy potrzebują zatrzymać przeciwnika, jeżeli jednak zdobywanie pierwszych prób będzie się udawać skąd z dnia, to będą bliżej niż dalej występu w superfinale 11 lipca na stadionie Śląsk Wrocław. Dolnośląski Breslau. Druga próba, 8 jardów do przejścia. Thank you.
Jeszcze raz odłożył od druga, że mi to nie zrobią, ale z pytanie, jaką decyzję podejmą. Miał stoczanie w tej czwartej próbie, czy będą panu bez decyzji, nie ma zmian, prowadzą decyzję, także będą zdecydowali się na próbę przejścia do stoczania w czwartej próbie. Ryzykowa jest też ustawa idiota. Będzie potrzebna pomoc pogotowia. Także pamiętajmy, że własne zdrowie zawodnicy poświęcają nam, byśmy mogli się cieszyć takimi na szkole półfinałami, jakie mamy dzisiaj okazję oglądać. A my wracamy do spotkania. Druga próba, 10 lat do szczęścia. Zaproszony przez Jolandes, przez profesor Jolandes, Jolski na tajne, przez opis i zatrzymany przez Tomasza Urbanowicza lechem, lechem, potem integracji z takim lechem. Tańcu z defensorami Angelo Pis, trzecia próba cofnięta po tej akcji ofensywa z Kostynia. 15 lat do przejścia. Pozbywa się kilki kilka bram w kierunku Sebastiana Krzysztofka. W tej akcji wszyscy zawodnicy Seagulls byli pokryci. Będziemy mieli czwartą próbę. Pytanie, jaką decyzję?
tej sytuacji z tą zmianą. 15 lat nie zamierzam się chyba na naszej zmiarkę. Jak pokazywali przez całą sezon z Siko, są w stanie w takich sytuacjach wychodzić. Zresztą połamy z przyłożenie. Jednak weźmy poprawkę na to, że w play-offach to nie sezon regularny. Ale z Biały Sok udowodnili w dzisiejszych akcjach, że są w stanie bronić z pozostałym sukiem. Akcje podaniowe Seacoast i teraz Seacoast zatrzymany. To koniec występu formacji ataku. W tej próbie Skonstynia na boisku pojawia się formacja ofensywna. Ale z Biały Sok pierwsza próba zostanie rozpocznięta od 32 jardów własnej połowy. Czaczkowski bez skutku, także druga próba, 10 jardów do przejścia. I akcje podaniowe, które były piętą achillesową, jak mówił koordynator defensywy Damian Piękny, widać, że zostały problemy rozwiązane na czas play-offu. Także w najważniejszym momencie zostały dyskusje, że tak powinna nie mają kibiców. Drużyny, jest ich drużyna, a teraz druga akcja podaniowa do Alena. Kończy się zerowo z drugą jadą, nawet na minus zostają po tej akcji, zostają zamknięci do Alena. To jest także trzecia próba do przejścia 15 jadów. Doszło wysłuchanie werdyktu sędziego głównego. 26, ofensy pasów też Dreams, atak. Karę jest odrzucona, a wyjdziemy pasywą. Przeszkadzał mi przepisowy sposób. Skąd to ofensy pasy te Dreams, taka jest odrzucona, rezultatem z interesacji na boisku kieruje się ofensywa z Kostynia. Musimy gości coraz bardziej się zniszczać. Cała zagrywka kończy się na podaniu niekompletnym. Będziemy mieli drugą próbę i 10 jardów do przejścia. No.
Rezultatem jest niekompletny dla niej o przerwę na żądanie. Prosi Maciej Cederowski, pomóż się po krótkiej przerwie. Do czwartej próby. Drużyny Mistrza Polski, która ma na dobrym stanie umiera w Wiedzie, uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, panowie się poszło. Spokojnie popularny, cicho ustrój nie jest miasto Gdyni. Drużyny wspierające się Gdyni, a bardzo Gdyni, a te czekane, a te cekiwe. Yeah.
Zaprosimy zawodnika z numerem 16, Tomasza Pechlewicza, który był skonfizowany, powracał do swoich kolegów, kasę na nie. Mówimy, że to już koniec rozgrywek w tym sezonie dla Tomka Pechlewicza. Oczywiście życzymy miał też szybkiego powrotu do zdrowia, by nie było to żaden poważny uraz. A tymczasem trzecia próba do przejścia 4 jardy. Spread formation ustawiony przez Siko z Dynia. Gra krótko do Jakuba Mazana. Wow, aż trzech defensorów zatrzymywało teraz Jakuba Mazana i utworzyło na nim kanapkę. Trzeba powstrzymać tego fenomenalnej formie języka skrzydłowego. Trzeba chyba czasem 24 jardy i pytanie, czy Rolandę z Golstą będą w stanie obronić. Bronić się w tej czwartej próbie, by wyprowadzić na błysko swoją ofensywę. Czasu jest coraz mniej, włączmy do spotkania 3 minuty 20 sekund do zakończenia według zegara. I kabla na rozpoczęcie akcji Encroachment. Zagrany przez jednego zawodników wszystkiego zmiany Rolandes zbliża o połowę dystans do łapki, który jest zbliżany o połowę. Teraz podwyższenie staje. Przejścia, 20 jard własnej połowy.
że to trzymajcie go, bo odleci! Teraz ten sam typ opis umiejętności biegowych pokazał nam Jamal Harris, ale jeszcze flagi na boisku. I mamy holding odpisany. Przeciwko mamy do wyznania spektakularna akcja. Do ulany zostaje cofnięta. Tym samym także i ofensywa Rolandę z Robinson znajduje się już na 27 jardzie własnej połowy. Bardzo blisko własnego pola punktowego. Dwadzieścia jardów do przejścia. Ale to jest taki fakt, że muszą panować.
trzecią próbę i widać Agata Ruiz. Tak jest, Agata Ruiz, przewinienie przez Orlandę Zwiarysto. Jeszcze raz mamy Goldi. Końcówka totalnie nie moich myśli. Druga próba. 25 jardów dzieli Olandes. Tego jeszcze raz niż wyszła. Ale wyskoczy ponownie. No i jeżeli kończysz spotkanie to właśnie w taki sposób, efektowna akcja Arena. Trzecia próba. Nie dzieje coś jeszcze, bo bardzo zbliża się na zakończenie. Do Eryka Włodkowskiego, ten jednak miał bardzo wątpliwości. Pomówiła się ona na początek roli, bo wychodzi odmowy. Konsekwencje zachowanie niekompletne. Czwarta chwila, wyciąg do przejścia. Już nie ma wystarczenia spotkania. Przyjdźcie do Aleany, wejdzie do niego, ściąga piłkę w swoje dłonie. Oczywiście koszykarski sposób łapie piłkę Aleksander Allen. Pierwsza próba Orlandes. Jedno należy oddać, to spotkanie jest ciekawe. Wiosna, który bliska sędziowskiego, mimo już bez odpowiedzi kluczowa i kary, spłynie podanie. Przerzucony Tomasz Zubycki. Będzie druga próba i dziecięcia do przejścia. Thank you.
wracamy na tym sukces, zmieniamy z tą zjadła. Każdy się prowadzi, mistrz Polska, jakby tego było mało. Po zakończeniu akcji niesportowe zachowanie numer 46. Obrona. Karol jest 15 jardów, automatycznie pierwsza próba. I taki jeszcze prezent w postaci 15 jardów sprezentował z różnych gości. Pierwsza próba dzisiejsza, to jest mały z Białystą. To jest bardzo wielkie znaczenie, że znowu się pewnie będzie w każdej próbie starała się stosować obronę i od razu na przyłup, łania przyłożenie. Ratował się ucieczką poza boisko. 12 sekund do zakończenia spotkania. To już jest pewne z Igą z Gdynia, zwycięzcą dzisiejszego spotkania. Tak naprawdę drużyna gości nie jest w stanie niczego zrobić, by ten rezultat odmienić. Pytanie jest tylko, jaki będzie pożegnika w końcu spotkania na tablicy wyników. Jabari Harris na prawą stronę, podanie złapane. Chłopaki odbiorcą podania. Jeszcze dobrze, podanie. Poprosili Lolander z Białystok. Na ostatnie 6 sekund do spotkania z Igą z Gdynia, Lolander z Białystok. Brawa dla Panka, nagle dzisiaj zabieramy od połowy. Mam nadzieję, że będziemy musieli dostawać z tego wystąpienia z tym. A teraz powracamy. Pierwsza próba. Lolander z Białystok. Jabari Harris. Podanie na lewo. Podanie z panem Łukasz Szczeczkowski. Czy biegnie? Tak jest. Biegnie w pole punktowe Łukasz Szczeczkowski. Czy nie? Bo niestety z mojego punktu widzenia nie widzę tego wyraźnie.